W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam kolejne 5 najgłupszych wypowiedzi wicemarszałek Sejmu, posłanki Platformy Obywatelskiej, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że to jest parodia, jego zastępca, że wizyta komisji była nielegalna, prywatna. Jak wizyta Komisji Weneckiej może być nielegalna? To jest ciało unijne. My jesteśmy członkiem Unii, jesteśmy w Europie i Komisja ma prawo być w Polsce. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy zajmującym się prawem konstytucyjnym. Nie jest więc ciałem Unii Europejskiej. Wielki sukces naszego rządu. Kupiliśmy samoloty F-35 za dużo pieniędzy. Kupiliśmy samoloty. Czy pani się teraz czuje bezpieczniejsza? Nie czuję się bezpieczniejsza, bo te samoloty, jak dobrze pójdzie, będziemy w Polsce mieli za 15 lat. Te samoloty wymagają specjalnych lotnisk, specjalnego wyszkolenia pilotów. To jest 15 lat, zanim pierwszy samolot trafi do Polski. Pierwsze samoloty F-35 oficjalnie mają się pojawić w Polsce do 2030 roku, czyli za 10 lat. Jeśli chodzi o lotniska, to F-35 lądowały już na polskich lotniskach. To jest przerażające, że są miejscowości, gdzie są znaki zakazu wjazdu czy być dla osób o innej orientacji seksualnej. Tabliczki, o których mówi pani Małgorzata, rzeczywiście były powieszone przy wjazdach do kilku miast, ale był to zwykły happening działaczy walczących z dyskryminacją LGBT. Najwidoczniej pani Małgorzata ani jej doradcy nie zbadali zbyt dokładnie tego tematu. Media publiczne w każdym społeczeństwie odgrywają bardzo ważną rolę. One powinny raz prowadzić edukację, informację rzetelną, ale nie może być tak, że w tych mediach nie ma informacji rzetelnej. Głównie są komentarze i to komentarze tylko na rzecz jednej partii politycznej. Tam już nie ma informacji, a nawet czasami boję się o wyniki takie najprostsze z meczów sportowych, że one także mogą być sfałszowane. A powie pani, że za afery, za słabości, za zaniedbania, za niekonsekwencje, za wyjałowienie należy się kara Platformie? A dlaczego nie powiedzieć, że nie należy się nagroda za rzeczy, które zrobiliśmy bardzo pozytywnie, bo naprawdę te 8 lat, naprawdę ciągle mówię afera, to był najlepszy czas dla Polski w ostatnich 25 lat. Ale nagrody już dostaliście. Nagrody jeszcze nie dostaliśmy. Przez 8 lat rządziliście, przez 5 lat mieliście prezydenta, przez 5 lat mieliście jednolite rządy Platformy. Mieli Polacy, bo to Polacy. To nie mówmy, że my mieliśmy prezydenta. Ale się z Platformy Obywatelskiej. Każdy polityk, który kandyduje na urząd prezydenta, wywodzi się z jakiejś opcji politycznej i akurat Bronisław Komorowski był prezydentem, naprawdę bardzo obiektywnym prezydentem wszystkich Polaków. Ale nie jest tak, że wszystko zaczęło się od jego przegranej? Na pewno to był bardzo trudny moment. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.